Dzień dobry, witamy w drugim podcaście Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Andrzej Skalimowski. Dzień dobry. I Błażej Brzostek. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy dzisiaj o Zbigniewie Karpińskim. I jego realizacjach. Przede wszystkim zapewne, a mamy okazję szczególną, ponieważ nasz instytut jesienią zamierza otworzyć wystawę poświęconą dorobkowi Karpińskiego i w szczególności ścianie wschodniej w Warszawie, o której pewnie będziemy rozmawiać najwięcej. Ale Karpiński był postacią interesującą z wielu innych powodów i także zaprojektował wiele innych budynków. I trochę sobie o tych budynkach porozmawiamy. Trochę sobie porozmawiamy o postaci Karpińskiego. Zastanowimy się, ile z jego realizacji przetrwało próbę czasu i dlaczego na przykład nie. A także będziemy się zastanawiać, czy można jeszcze przywrócić do form pierwotnych jakieś elementy jego realizacji, zwłaszcza na ścianie wschodniej. No może być z tym ciężko, ale... Myślę, że może być. Zbigniew Karpiński urodził się w Petersburgu i to jest informacja biograficzna dosyć ważna, chociaż w jego życiu później chyba nie miało to wielkiego znaczenia. Natomiast jego ojciec studiował tam na Politechnice, jak bardzo wielu Polaków, którzy w XIX i XX wieku pod zaborem rosyjskim jeździli do uczelni w Rosji, przede wszystkim do Petersburga i do Rygi. Ojciec naszego bohatera był inżynierem i specjalizował się w budowie mostów i projektował te mosty w Rosji jeszcze przed I wojną światową. Chociaż rodzina przyjechała do Królestwa Polskiego z tego Petersburga, gdy Zbigniew Karpiński był małym dzieckiem i mieszkali w Łodzi. W okresie międzywojennym Karpiński był studentem Politechniki Warszawskiej i 2 lata spędził w pracowni Bohdana Pniewskiego, o którym rozmawialiśmy poprzednio. I tuż przed wojną był początkującym, 30-paroletnim, dobrze zapowiadającym się architektem, wygrywającym różne konkursy, utrzymującym wyróżnienia. No i przyszła wojna, która zmieniła właściwie wszystko, jak wiemy, ponieważ Warszawa, miasto, z którym Karpiński był związany, chyba najmocniej. Tak jak mówiłeś, Petersburg nie odegrał jakiejś większej roli w jego życiu, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Trudno też powiedzieć, że go w jakiś sposób ukształtował, no bo wyjechał stamtąd jako dziecko jeszcze. W przeciwieństwie do na przykład Jana Zachwatowicza, który kilka lat starszy od Karpińskiego, również urodzony w Petersburgu, no zdążył nasiąknąć tą atmosferą i doświadczył również zmiany, jakie niosła ze sobą rewolucja. Myślę, że to też miało wpływ na jego późniejszy stosunek do zabytków i do dziedzictwa w ogóle. No ale to jest inny temat. Karpiński wraca do Warszawy w 1945 roku, właściwie tuż po, no nie chcę powiedzieć konsekwentnie, nie mówię wyzwoleniu, tylko po zajęciu Warszawy przez wojska sowieckie i polskie, Warszawy, którą opuścili Niemcy, i przystępuje do pracy nad odbudową. Bardzo szybko zostaje członkiem czy pracownikiem Biura Odbudowy Stolicy. Odnawia kontakty. W 1945 roku. W 1945 roku. Biuro Odbudowy Stolicy powstaje w lutym 1945 roku. Dokładna data, a przynajmniej ja jej nie znam, ale wydaje mi się, że Karpiński wrócił na przełomie stycznia i lutego do Warszawy. I jego rola, czy ranga właściwie w Biurze Odbudowy Stolicy jest od samego początku dosyć wysoka. On zostaje gospodarzem. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Warszawa w koncepcjach BOS-u była podzielona na różne strefy. Natomiast jeżeli chodzi o samą organizację Biura Odbudowy, tam działały pracownie, które miały swoich gospodarzy, gospodarzy dzielnic czy rejonów. I Zbigniew Karpiński zostaje gospodarzem rejonu przy ulicy Kruczej i właściwie pierwsze jego największe takie i chyba jedne z najbardziej znanych poza ścianą wschodnią realizacji są związane właśnie z rejonem ulicy Kruczej. Dodajmy, który według pierwszych koncepcji BOS-u zakładających budowę takiego nowoczesnego, modernistycznego city miał być taką dzielnicą urzędów, banków, lokali z usługami publicznymi, ale nie rozrywkowymi, nie sklepami, tylko raczej związanymi z administracją. Ulica Krucza w tych planach, o których mówisz,
Paryż tych lat 40. miała być takim centrum życia administracyjnego Polski, bo nie Warszawy, tylko Polski. I tak się właściwie stało. I tak jest do dzisiaj. Tam są te wielkie budynki, monumentalne ministerstw, urzędów. Wtedy to nazywano centralnymi urzędami. Potem to zmieniało nazwy, ale w każdym razie to wszystko są biurowce. Zresztą słowo biurowiec zakorzeniło się w języku polskim właśnie na początku lat 50. Przed wojną było nieznane. Biurowiec się kojarzył raczej z biuralistą wcześniej, kimś, kto pracuje w biurze, a tu nagle słowo biurowiec. No i w tych biurowcach ulicy Kruczej także Karpiński się odznaczył, ponieważ taki dzisiaj słabo widoczny, zasłonięty, ale przez dziesiątki lat eksponowany budynek metaleksportu, wielkiej państwowej centrali zbytu produktów metalowych na placyku u zbiegu Kruczej, Pięknej i Mokotowskiej, jest takim jednym z istotnych dzieł nie tylko Karpińskiego, ale też no, w ogóle tego okresu w architekturze. To jest sam początek lat 50. Budynek 50. jest... rok. Tak. On go współprojektował z Tadeuszem Zielińskim. Właściwie no, początek ofensywy socjalizmu. No właśnie. Budynek jest dla oka nieuzbrojonego no monumentalny, obłożony kamieniem, więc pasuje do wyobrażeń o epoce, a przecież na początku lat 50. był krytykowany jako przykład formalizmu w architekturze nieprzezwyciężonych tendencji no, rodem z zachodu, ponieważ ma takie wielkie przeszklenia, te takie specjalnie dobrane pomarańczowe szyby. Tam były pomarańczowe tak. szyby, ale tutaj jedna uwaga. To był biurowiec dla metaleksportu, dla przedsiębiorstwa, które zajmowało się eksportem produktów tak. metalowych. W związku z tym przy ziemi, w parterze tego budynku zaprojektował Karpiński i Tadeusz Zieliński wielkie przeszklone powierzchnie ekspozycyjne. To jest bardzo ciekawe, ponieważ socrealizm raczej od takich rzeczy odchodził, uciekał. Natomiast tu w tych szybach, czy za tymi szybami prezentowane były różnego rodzaju maszyny, no, które miały być taką wizytówką polskiego przemysłu precyzyjnego czy mechanicznego. Natomiast jeszcze jedna uwaga, ten budynek, który dzisiaj możemy oglądać, to jest właściwie pewnego rodzaju kreacja, to jest odbudowa. No więc właśnie. Ale może do tego wrócimy. Ja jeszcze tylko chciałbym zaznaczyć, że zanim metaleksport został zaprojektowany i wybudowany, to jest rok 50., Karpiński miał już na koncie dwie realizacje biurowe przy ulicy Mazowieckiej Świętokrzyskiej. To jest rok 49. Bardzo ciekawy, istniejący do dzisiaj w niezmienionej formie biurowiec motozbytu i biurowiec dla Naczelnej Organizacji Technicznej na rogu ulicy Mazowieckiej i Świętokrzyskiej. Także właściwie no, jakby rozwijała się jego kariera architektoniczna. No szła w kierunku raczej realizacji biurowych, realizacji administracyjnych i przełamaniem tego była dopiero ściana wschodnia, tak, do której dojdziemy. Jeszcze wracając do tych budynków biurowych, to jest ich kilka w tym rejonie, bo przy ulicy Czackiego są dwa, takie, które przypominają realizację Marka Lejkama. To są takie budynki o bardzo wąskich oknach i takich wystających elementach, które nazywano żyletkami. Ten budynek Naczelnej Organizacji Technicznej przy Świętokrzyskiej, bardzo długi, znany z tego, że tam przez lata była taka duża księgarnia techniczna, a dzisiaj coraz bardziej budynek w parterze z knajpami. To jest no, zresztą nadbudowany w latach no, 2000-tych, takim szklanym kubikiem. Takiego, czegoś, tak. To kolejna zresztą rzecz, o której możemy podyskutować. To był budynek socrealistyczny moim zdaniem. Tutaj widać po prostu taką szkołę monumentalnej, długiej, bardzo pierzei, wzorowanej no, pewnie na architekturze Moskwy. Chociaż wydaje mi się, że w tych realizacjach Karpińskiego widać wtedy i widać też w jego takich budynkach mieszkalnych wzdłuż ulicy Kruczej, zbudowanych później, projekt 1956, to są te budynki, w których jest między innymi przedszkole, to są budynki z loggiami. Przedszkole, parę sklepów i bar mleczny, bardzo znany, z taką kiedyś dużym neonem z krową, prawda? No to są budynki, w których ja widzę wszędzie inspirację Pniewskim.
To znaczy, to jest taki oszczędny monumentalizm z jakimś upodobaniem do takich półkolumn, do włoskich elementów. To jest silnie wzorowane na architekturze włoskiej lat 30., 40. i 50. I tu widać, jak Karpiński próbuje różnych metod projektowania w tym okresie, starając się na ogół, moim zdaniem, omijać socrealizm. Jeżeli jest taka potrzeba, to stosuje taką socrealistyczną, jak to Tyrmand nazywał, głazowo-kamienną tektonikę budynków, ale unika tego. I to, co zrobi później przy ścianie wschodniej, jest najlepszym dowodem tego, jak bardzo chciał tego unikać. Ja kiedyś rozmawiałem z Jakubem Karpińskim, czyli jednym z trzech synów, już nieżyjącym, z trzech synów architekta Karpińskiego. Zresztą Jakub Karpiński, urodzony w 40 roku, też studiował przez chwilę na architekturze. I on opowiadał o swoim ojcu, że oczywiście nie miał on żadnych najmniejszych skłonności do akceptowania reżimu, jaki miał miejsce po II wojnie światowej. Był zupełnie światopoglądowo inaczej ukształtowany. Był takim zachodnim Europejczykiem, natomiast widział konieczność takiej pracy, podstawowej pracy przy odbudowie. I uważał, że odbudowa Warszawy jest obowiązkiem moralnym wszystkich Polaków, którzy się tutaj znaleźli. I w tych warunkach, jakie są dane, trzeba robić wszystko, co można, żeby stworzyć miasto, które będzie najlepsze z możliwych. I to, jak sądzę, była taka ideologia, którą... Stanisław Jankowski, Agaton, no to podsumował, wypowiadając takie zdanie, że zaangażowanie w odbudowę Warszawy ze strony architektów jest miarą ich patriotyzmu. I to był człowiek, który walczył zbrojnie, był bohaterem II wojny światowej i po wojnie przystąpił do prac nad odbudową Warszawy, co mu wypominano oczywiście w środowisku kombatanckim, ale wydaje mi się, że no miał jak najbardziej legitymację do tego, żeby takie słowa wypowiadać. I wydaje mi się, że tutaj postawa Karpińskiego się jak najbardziej wpisuje właśnie w ten nurt tej pracy nad odbudową jako pracy nad wzniesieniem z ruin Polski, jaka by ona nie była w tym momencie. Czasy się zmieniają, władze się zmieniają, natomiast no, miasto i kraj powinien trwać. Karpiński zresztą sam był mężczyzną bardzo eleganckim. Bardzo dbał o to, żeby mieć dobrze skrojone garnitury, poszetki, krawat. Był bardzo czuły na punkcie swojego wizerunku i choćby już z tego powodu był człowiekiem pewnej formacji, która niekoniecznie we wczesnych latach 50. była traktowana pozytywnie przez władzę. I te maniery, ten sposób bycia, zresztą także widoczny u jego synów, taka elegancja słowa, przywiązanie bardzo dużej wagi do szczegółu i do gestu. To wydaje się charakterystyczne dla tej rodziny i widoczne chyba także w architekturze Karpińskiego, która jest taka bardzo wypracowana, bardzo staranna, nie narzucająca się. Po prostu jest, istnieje. Istnieje i pozwala się podziwiać, jeżeli ktoś jest w stanie, ponieważ te budynki mają też to do siebie, że można ich po prostu nie zauważyć. To nie jest... Co wcale nie jest wadą. Pniewski, tak, który dbał o to, żeby każdy jego budynek był z dala widoczny i uderzał, prawda? Wyłamywał się tak jak dom kopnięty z pierzei, tylko to raczej jest staranne wpasowanie się w kontekst. Chociaż nie zawsze to było możliwe. W mieście tak zniszczonym kontekst po prostu często nie istniał albo był po prostu kontekstem złym. I tu mamy ścianę wschodnią. Tak, no ale właśnie w pewnym momencie Karpiński, mam wrażenie, że ten kontekst kreował, bo realizacja, olbrzymia realizacja, jaką była realizacja ściany wschodniej, no właściwie wyznaczała i stała się punktem odniesienia dla tej części miasta jako przeciwwaga dla Pałacu Kultury i Nauki. Tak, no więc to... właśnie. I tu mamy pewien kontekst, który domaga się przezwyciężenia, czy domaga się kontrapunktu. Mamy rok 56, o czym wiadomo, jak ważną był datą w historii Polski politycznej, kulturalnej, społecznej, gospodarczej. I na fali tych wielkich nadziei wówczas na taką liberalizację, wyzwolenie się z takich okowów stalinizmu, czy tego systemu sowieckiego,
pojawia się ogromny zapał projektowy. I konkurs na ścianę wschodnią, który został rozstrzygnięty w roku 1958, jest chyba najlepszym przykładem tego. Tak, ale tutaj też chciałbym poczynić pewną dygresję, a mianowicie plan zabudowy czy zagospodarowania ściany wschodniej ulicy Marszałkowskiej właściwie został rozstrzygnięty już w roku 1955. Ostatni łabędzi śpiew socrealizmu. Natomiast konkurs na obudowę Placu Stalina, jak wówczas nazywano Plac Defilad obecny, został rozstrzygnięty. Zwyciężyła koncepcja, znaczy tam było kilka wyróżnień, to się oczywiście zmieniało, natomiast zwyciężyła koncepcja monumentalnej kolumnadowej ściany z prześwitami, z bramami ukazującymi, prawda, widok na sylwetę Pałacu Kultury. Tak. Takim fragmentem niedokończonym tej wizji jest zabudowa ulicy Świętokrzyskiej od ulicy Królewskiej do, przepraszam, ulicy Marszałkowskiej od ulicy Królewskiej do Świętokrzyskiej, przypisywana Tygrysom, trójce architektów, którzy, ten ich zespół nosił taką nazwę. Oczywiście te budynki nie otrzymały swojej dekoracji plastycznej, w związku z tym ciężko je tak zakwalifikować do socrealizmu na pierwszy rzut oka. Natomiast monumentalność i skala tej bryły pozwala stwierdzić, że raczej tak było. I ten rok 56, o którym wspominałeś, właściwie całkowite, jak niektórzy uważali, wylanie dziecka z kąpielą również, ponieważ wówczas przekreślono wszystkie plany i realizacje, zmieniano, wyrzucano te projekty, przez co mamy wiele budynków, które otrzymały tylko i wyłącznie elewację od tynku, surowego często, albo szarego. No i dzisiaj te założenia są nieczytelne. Wydaje mi się, że to jednak jest szkoda z perspektywy czasu, przynajmniej niektórych tych realizacji. I właśnie na fali tych zmian zostaje przekreślony i odrzucony projekt obudowy Placu Defilad i rozpisany projekt na coś zupełnie nowego. Już wiemy, że zwyciężył zespół Karpińskiego, natomiast była to próba jednak dogonienia, doścignięcia tego zachodu i próba wpisania się w te tendencje planistyczne, które wówczas obowiązywały na zachodzie, w Skandynawii. No i jak to zazwyczaj bywa przy próbie dogonienia, to już było spóźnione w momencie realizacji. No spóźnione, nie spóźnione, to oczywiście, że tak. Jeżeli to tak mamy mierzyć, to tak. Natomiast w ogóle o co chodzi z tą ścianą? To jest bardzo specyficzna sytuacja. Mamy środek miasta. Przed wojną to była gęsta sieć ulic, krzyżujących się pod kątem prostym, zabudowanych kamienicami, podobnych do siebie, z akcentem w postaci dworca głównego, zbudowanego tuż przed wojną, zresztą nieszczęśliwy budynek, który najpierw się spalił w 1939 roku, jeszcze przed wojną, a potem został przez Niemców zniszczony w roku 1944. I przed tym budynkiem był rozległy plac. To był jedyny taki wyrazisty akcent urbanistyczny tej części Śródmieścia, które było generalnie dość krytykowane przez architektów, urbanistów jako prowincjonalne, nieodpowiadające randze stolicy, chaotyczne i tak dalej. No i to są wszystko ruiny w roku 1945. Przeróżne projekty tego rejonu były i te projekty modernistyczne z lat 40. no oczywiście poszły do kosza po wprowadzeniu doktryny socrealizmu. I pojawia się pod koniec lat 40. wizja ogromnego wieżowca w tym rejonie Śródmieścia, powiązana z doburzaniem na wielką skalę tego, co zostało z tych kamienic, w ogromnym kwadracie zabudowy. No i to przyjmuje postać Pałacu Kultury, który jest zbudowany, skończony w roku 55. I wokół Pałacu Kultury zostaje wyznaczony gigantyczny kwadrat, który jest częściowo placem Stalina, potem Defilad. Częściowo są to tereny zielone. Są tam też pawilony dworca Śródmieście i rozmaite formy małej architektury, fontanny. Natomiast to jest generalnie przestrzeń pusta, niezabudowana. I cztery boki tego kwadratu to są cztery ściany jak gdyby planowanej zabudowy, która ma tworzyć pierzeje wokół Pałacu Kultury. No i to, o czym mówiłeś, pierwotnie to mają być cztery socrealistyczne, monumentalne pierzeje, pełne bram, pełne sztukaterii, rozmaitych ozdób, wielopiętrowe domy. Natomiast no to zostaje niezrealizowane i pojawia się
pomysł szybkiego zabudowania tak zwanej ściany wschodniej, która jest najważniejsza. Dlaczego jest najważniejsza? Dlatego, że to jest marszałkowska, czyli najbardziej symboliczna, najbardziej żywa ulica Warszawy wtedy, a jednocześnie ulica potwornie zniszczona, która się składa na długich odcinkach z takich parterów kamienic, które zostały przykryte dachami i umieszczono tam prywatne sklepiki. Z czym władza walczyła, cały czas walczyła. Tak. No i to jest tak zwana parterowa marszałkowska, która stopniowo jest zabudowywana i te małe pawiloniki, możemy to tak nazwać, czy przyziemia tych domów, zostają burzone, co oczywiście oznacza też, że muszą się stamtąd wynieść ci właściciele małych sklepików. No i ściana wschodnia, czyli to coś, co ma być jedną z czterech ścian otaczających Pałac Kultury, jest projektem bardzo prestiżowym. I w momencie, w którym zostaje odrzucona wizja wielkich, obłożonych kamieniem gmachów, tworzących taki parawan, za którym mają się ukrywać kamieniczki, które zostały przy Chmielnej, przy Widok, przy Złotej, przy innych ulicach na zapleczu, no z chwilą, gdy to zostaje odrzucone, pojawia się projekt zespołu Karpińskiego. I o tym projekcie warto sobie dłużej porozmawiać. Może zacznijmy od tego, żeśmy zrobili sobie spacer ostatnio po tej tak zwanej ścianie wschodniej. Przeszliśmy się pasażem, dzisiaj nazwanym pasażem Wiecha, kiedyś się nazywał pasażem śródmiejskim, i szukaliśmy tego, co by zostało z pierwotnych kształtów tej przestrzeni projektowanej przez zespół Karpińskiego. Co zostało? No wiele nie znaleźliśmy. Właściwie poza budynkiem kina Relax, który chyba też niedługo doczeka się jakiejś przebudowy, rewitalizacji, nie wiem jak to nazwać, to z oryginalnej zabudowy ściany wschodniej zostało niewiele. Murek oporowy pomiędzy domem towarowym, a gmachem rotundy, również odbudowanym, tak. No, nawet nie powiem, że odbudowanym, zbudowanym na nowo, po raz drugi zresztą, tak, w swojej historii. To już jest trzecie wcielenie, tak, tej rotundy. To nie znaleźliśmy za wiele. Fragment chodnika. Jest fragment chodnika powierzchni kilku metrów kwadratowych, ułożony ze starych płyt, które zostały specjalnie wykonane pod koniec lat 60. jako posadzka ściany wschodniej. Warszawa wtedy była miastem o okropnych chodnikach. To były chodniki dziurawe, krzywe, poskładane z połamanych płyt przedwojennych, albo robione z takich oszczędnościowych płyt betonowych, które pękały prawie na klawiszowały po każdym deszczu, tak, chlapiąc. Taka była Warszawa. Natomiast ściana wschodnia jest projektem, który ma pokazać zupełnie inną jakość, więc tu się wszystko zamawia specjalnie i są zamawiane i wszystkie te elementy, bardzo zresztą kosztowne, ogromnych przeszkleń tych budynków. Między innymi chodniki. I te chodniki były zrobione z takich płyt warszawskich 50 na 50 centymetrów, ale inaczej wykończonych, błyszczących, które zwłaszcza po deszczu się wydawały takie świetliste. To przez parę lat pewnie było widać po 69-70 roku. No dzisiaj ten kawałek jest raczej żałosny i zostanie rozebrany, ale to jest prawdziwy relikt. Natomiast jeśli chodzi o całą ścianę wschodnią, to jest naprawdę wtedy w Europie Środkowo-Wschodniej projekt, mimo tego, że mówisz o tym przesunięciu względem architektury zachodniej, którą to próbuje naśladować czy nadganiać, no to jest projekt rzeczywiście fascynująco nowy. Tak, no ja mówię o tym, że próbuje nadganiać, ponieważ w roku 58, kiedy zostaje zaprezentowany, zrealizowany w latach kolejnych, na Zachodzie i w Skandynawii, ja to specjalnie podkreślam jako dwa odrębne obszary, Karpiński wzorował się również na tym, co się działo w Sztokholmie wówczas, o czym jeszcze powiemy. W tamtym czasie, kiedy u nas się zachwycano tym i traktowano to jako powiew świeżości, normalności w gruncie europejskiej, w Skandynawii pojawiały się już pierwsze głosy krytyczne wobec tego rodzaju zabudowy, bo ona miała jedną cechę charakterystyczną, która w Warszawie była pożądana, natomiast no w Skandynawii również wśród planistów, ale niekoniecznie wśród mieszkańców. Ona zrywała z przeszłością, ona miała świadczyć o nowoczesności i niekoniecznie szanowała
kontekst zastany. Uważano, że należy się od niego odcinać. To jest szczególnie istotne, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa, gdzie przecież mieliśmy bardzo silną frakcję, tak zwaną frakcję konserwatorską, gdzie jednak to dziedzictwo, te zabytki, które świadczyły jednak o ciągłości kulturowej, były tak z takim pietyzmem odbudowywane. I to jest jedno z większych osiągnięć okresu bierutowskiego. No, Stare Miasto zostało podniesione z gruzów, Nowy Świat, krakowskie przedmieście. I w roku 56, kiedy jest tak krytykowany ten okres, skądinąd słusznie, pojawiają się głosy hamujące te tendencje, że jednak no może niekoniecznie wszystko trzeba budować od nowa. I dlatego mówię, że to jest jakby spóźnione względem Zachodu, gdzie pojawiają się te głosy również nawołujące jednak do pewnej refleksji. No tak, bo tam burzono bardzo dużo. W Malmę burzono, w Sztokholmie burzono. Śródmieście Sztokholmu zostało zburzone. To było miasto, które nie ucierpiało wskutek wojny, bo nie mogło ucierpieć. W gruncie rzeczy w kraju nie bardzo zamożnym, ale jednak w porównaniu z Polską bogatym. Wyburzono całe śródmieście hanzatyckiej starej zabudowy pod nowe modernistyczne centrum. Centrum, które stało się w jakimś stopniu inspiracją między innymi dla zespołu Karpińskiego, czyli punktowców biurowych, szerokich arterii, również drogowych, to też jest ważne. To jest w jakimś sensie próba podporządkowania zgodnie z tendencjami lat 60., 70. No, miasta samochodom, prawda? To ruch kołowy jest tym ruchem uprzywilejowanym. Stąd te przejścia podziemne, które spychają ludzi do podjezdni. No, przykład Sztokholmu jest tutaj przykładem niezwykle radykalnym. Miasta, które jest pocięte takimi serpentynami, liniami dróg samochodowych. No i wielkich takich arterii, po których ludzie spacerują, mogą robić zakupy czy organizować swój czas wokół lokali mieszczących się w przyziemiach, a na wyższych kondygnacjach mieszczą się biura. I to świadczyło wówczas o nowoczesności. To była ta próba połączenia, pewna modyfikacja tego podejścia do miasta, modernistycznego miasta z pierwszych lat powojennych, wydzielania pewnych stref, właśnie strefy biurowej, administracyjnej, handlowej, to jest próba jednak znowu połączenia tego wszystkiego. No w takiej formie. To wydaje mi się, że to do dzisiaj. Tak, ale no, z jednej strony podporządkowanie samochodom, ale z drugiej pierwszy i bardzo długo jedyny deptak. Deptak, ale na zapleczu. Na zapleczu, ale jednak to zaplecze pozwala odseparować się od hałasu ulicznego. Jednocześnie drogi wjazdowe dla transportu towarów do sklepów są poprowadzone przejazdami, tunelami, pochylniami i to wszystko jest poukrywane i właściwie ma totalnie nie być zauważane i słyszane przez ludzi. To jest koncepcja rodem z Rotterdamu. Rotterdam był miastem bardzo zniszczonym, właściwie porównywalnie z Warszawą i bardzo szybko odbudowywanym. Oczywiście w zupełnie innych warunkach politycznych, mowy tam nie było o socrealizmie, ale też nie było mowy o odbudowie historycznego miasta. I projekt, który tam zrealizowano, otwarty w roku 53, pierwszy w Europie tego rodzaju deptak o nazwie Lienbahn, który istnieje do dzisiaj zresztą w swojej pierwotnej formie, co jest też przyczynkiem do naszej dyskusji o Polsce. Lienbahn był niewątpliwie inspiracją dla Karpińskiego. Gdy jest projektowana ściana wschodnia, no Lienbahn ma już swoich 5 lat funkcjonowania. Dobrze się przyjął, mimo tego, że właśnie początkowo na przykład kupcy, którzy mieli sklepy, bali się, że jeżeli klienci nie mogą podjechać bezpośrednio samochodem pod sklep, no to po prostu przestaną tam przychodzić. Ale tak się nie stało, ponieważ ta przestrzeń była bardzo kameralna i to jest w pewnym stopniu inspiracją dla zespołu Karpińskiego, bo dzisiaj tego zupełnie nie widać. Przy tym spacerze po ścianie wschodniej, po deptaku, to jest uderzające, jak bardzo to właśnie zostało radykalnie usunięte. To były pergole, ławeczki, kwietniki, fontanny, które tworzyły taką przestrzeń bardzo kameralną. Mamy z jednej strony bardzo wysokie wieżowce mieszkalne,
Z drugiej strony mamy dość potężne domy towarowe, bardzo długie, szklane konstrukcje, pomiędzy którymi jest bardzo kameralny deptak. Deptak, w którym człowiek czuje, że cały czas ma coś nad głową, bo to są te pergole właśnie, które zupełnie jak na Lin Ban, mają tworzyć takie symboliczne zamknięcie przestrzeni, dopasować ją do wysokości człowieka, uczynić ją przyjazną. Historia tego wspaniałego założenia urbanistycznego, jakim jest ściana wschodnia, jest w gruncie rzeczy historią bardzo smutną. To budowano bez końca. To było tak bardzo przewlekłe, jak później, wiele lat później, budowa metra warszawskiego w latach 90. Budowa ruszała, zatrzymywała się, ruszała, zatrzymywała się. W tym centrum Warszawy przez niemal 10 lat budowano ten zespół budynków. Wspomniany Rotterdam budowano przez całą dużą ścianę, nazwijmy to, tamtejszą, przez lat 3. Natomiast Karpiński projektuje to z zespołem w latach 57-58. W 58 roku, gdy no, wygląda to kosmicznie na projektach, zapada decyzja o budowie. No, po czym trwa poszukiwanie sił i środków i dopiero w 61 roku, po 3 latach, zaczyna się właściwa budowa, po czym ona się kończy w roku 70. Wtedy zostają uruchomione, otwarte ostatnie elementy ściany wschodniej, więc już sama przewlekłość jest niezwykła. Od momentu projektowania do momentu ukończenia 13 lat. W tym czasie się też wiele zmienia w architekturze światowej i to, co było bardzo rewelacyjne, powiedzmy w drugiej połowie lat 50., to pod koniec lat 60. już nie jest takie bardzo rewelacyjne. Zwłaszcza, że założenia były wyśrubowane, a praktyka życia w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie całkiem do nich przystawała. Użytkowanie tych domów towarowych, tych barów, tej przestrzeni w warunkach gospodarki niedoboru no, oznaczało właśnie to, że szyby w drzwiach wejściowych do domów towarowych były ciągle tłuczone przez tłum, który się tam wdzierał, bo rzucono jakiś atrakcyjny towar. Bar był źle wentylowany, nieładnie pachniał. Taras kawiarni, którą zrobiono w pawilonie osobnym Zodiak, kawiarni Zodiak, teraz zresztą przykład bardzo fajnej rekonstrukcji budynku. To jeden z nielicznych bardzo dobrych zdarzeń, jedno z nielicznych takich zdarzeń na ścianie wschodniej ostatnio. Warto jeszcze o tym pomówić. No więc ten taras był od początku źle wykonany, przeciekał i został zamknięty w roku 1977, czyli po 7 latach i nigdy już nie został otwarty. Aż do ostatnich lat, gdy wreszcie pawilonem się zajęto i go odbudowano, to była martwa struktura. Ale to bardzo typowe. Przecież taras, który był na szczycie smyka Centralnego Domu Towarowego, również dość szybko został zamknięty. I tarasy projektowane na MDM-ie, które miały być na tak zwanej wąskiej marszałkowskiej pomiędzy Placem Konstytucji a Placem Zbawiciela, tam są takie przecież balustrady. Ten taras, czy te tarasy były dostępne niecałe pół roku. One zostały zamknięte jeszcze w stalinizmie, w czasach Bieruta, z uwagi na protesty mieszkańców, którzy po prostu nie chcieli mieć ludzi pod oknem. Także to, że to zostało zamknięte na ścianie wschodniej, dziwi, ale biorąc pod uwagę realia perelowskie, ale chyba w ogóle realia dzisiaj też takie jest. Zdarza się, oczywiście. Ktoś... Zdarza się. No mamy przykład na tejże ścianie wschodniej, pawilon przeszklony, w którym miała być cukiernia, który nie może się doczekać ukończenia i budowa, jeśli się nie mylę, trwa już 2 lata tego prostego obiektu, prawda? Więc nie będziemy o wszystko obwiniać komunizmu. To zbyt proste. Natomiast faktem jest, że gdy ściana wschodnia jest kończona wreszcie w latach 69-70, to są bardzo złe czasy. To są czasy ogromnego zastoju gospodarczego. Ta gospodarka autarkiczna epoki Gomułki dochodzi do swojego kresu. To znaczy brakuje zasobów, brakuje sił i środków na inwestycje. Jest poczucie marazmu i ta przewlekłość budowy domów towarowych jest no, takim dobrym symbolem. Dzieją się bardzo złe rzeczy w polityce. Wszyscy trzej synowie Karpińskiego wtedy mają poważne kłopoty. Największe Jakub Karpiński, który najpierw jest aresztowany w związku z wydarzeniami marca 68, a w roku 69 ponownie aresztowany i staje przed sądem w roku 70, czyli w momencie, gdy jego ojciec cieszy się inauguracją ściany wschodniej wreszcie. Jego syn siedzi na ławie oskarżonych w tak zwanym procesie Taterników.
I dostaje wyrok, a dwaj pozostali synowie mają różne kłopoty, tracą pracę i generalnie to jest bardzo zły czas także dla rodziny Karpińskich. I to jest bardzo zły czas dla polskiej kultury, która wyraźnie izolowana już wtedy od no, kontaktu ze światem, skrępowana przez cenzurę, znajduje się w takim martwym punkcie. Więc Ściana Wschodnia jak gdyby odzwierciedla pewne paradoksy i pewne linie rozwojowe tej historii powojennej Polski, bo ten najbardziej nowoczesny, najbardziej oczekiwany fragment miasta zostaje ukończony właśnie wtedy, gdy już jest naprawdę źle. No i przez parę lat funkcjonuje naprawdę dobrze, chociaż kto sobie obejrzy dobry film z 75 roku, przepraszam, czy tu biją, taki polski kryminał próbujący naśladować amerykańskie kino, produkcje. A który jest kręcony w ogromnej części na tych rampach przeładunkowych, na zapleczach domów towarowych, w domu towarowym Sezam, no to się może łatwo przekonać, że to już po paru latach użytkowania wszystko było raczej obskurne. I ten proces degradacji całego założenia był bardzo szybki. Ten taras zamknięty w 77 to jest tylko jeden z przykładów. Prawdziwy upadek pasażu i Ściany Wschodniej to są lata 80. Wtedy tam wjeżdżają przyczepy z zapiekankami. Robi się coraz brudniej. W domach towarowych zamiast szkła w wejściach jest dykta. Wszystkie te budynki cierpią na bardzo szybkie oznaki zestarzenia. Schody ruchome, wiecznie zepsute. Są nieruchome. No i jeden element, który też wchodzi do historii Polski, Ściany Wschodniej, czyli Rotunda i jej eksplozja w roku 79, w okresie ponownego kryzysu. To znaczy po tych paru latach takiej względnej pomyślności gierkowskiej zaczynają się przeróżne kłopoty nakładające się na siebie. Atmosfera społeczna jest coraz gorsza. I wybuch Rotundy, który budzi nieprawdopodobną ilość różnych teorii spiskowych. No, bo wybuch gazu w budynku, który nie miał podłączenia gazowego. Wydaje się co najmniej dziwny. Ale prawda? Też w tym samym czasie, znaczy nie odległym, płonie smyk. Smyk, centralny jest dom pożar dziecka na, jeszcze wtedy. Jest tak. Pożar na jezdni trasy łazienkowskiej. To wszystko rodzi razem spekulacje i podejrzenia, że tak. Jest... pewnego rodzaju walka między władzą, frakcjami władzy, no podziemne tak, miasto. No to ładnie się to rysuje, prawda? Mamy wizję tunelu, zresztą Konwicki w Małej Apokalipsie, wydanej w 79 roku notabene, to tak literacko uwiecznił te różne teorie, jaką to podziemną trasą przechodzą rządzący, czy przejeżdżają między Pałacem Kultury a Domem Partii. I na tej trasie no, dwa dziwne zdarzenia, czyli pożar, ogromny pożar w domu towarowym i wybuch w Rotundzie, tworzą w umysłach ludzi najprzeróżniejsze domniemania. Tym bardziej, że propaganda sukcesu, czyli natrętna, nachalna propaganda telewizyjna głównie, pokazująca sukcesy, powodzenie Polski, jej potężną pozycję międzynarodową, 10. potęga gospodarcza świata, no, w której trudno kupić sensownego kurczaka, prawda, w sklepie. Wszystko to budzi atmosferę, która będzie się utrzymywać do powstania Solidarności w 80 roku i która jest kontekstem także no, ogromnego kryzysu, który powoduje, że po kilkunastu latach około 90 roku do roku 2000 te zdegradowane przestrzenie Warszawy modernistycznej nie mają swoich obrońców. I wtedy się zaczyna to, co się dzieje do dziś. Tak, tutaj też przecież po przekątnej właściwie dzisiejszego Ronda Dmowskiego z tymi przejściami podziemnymi. To też jest ciekawe, prawda? Tu trwa walka cały czas, żeby wyciągnąć ludzi tak. Z podjezdni. Ciągle nieudana. Nieudana. No, z lat 60. biurowiec Pawilon Cepeli, tak. Który właściwie ulega chyba jeszcze większej degradacji niż domy centrum. Wspomniany budynek hotelu Forum, który no jest takim suplementem właściwie do Ściany Wschodniej. On oczywiście nie ma nic wspólnego z Karpińskim, czy Karpiński nie miał z tym budynkiem nic wspólnego, no ale to był budynek wysoki, hotel klasy międzynarodowej, który miał być zwieńczony neonem. To miało świadczyć o nowoczesności, o
o europejskości Warszawy, miasta, tak, jakim była Warszawa. No to wszystko razem rzeczywiście w latach 90. tworzy dość ponury obraz, a w połowie lat 90. czy na początku lat 2000 ten pasaż, nazywany dzisiaj pasażem Wiecha, wówczas pasaż śródmiejski, staje się miejscem niebezpiecznym. Tam dochodzi do kradzieży, do rozbojów, ale to też jest ciekawe, ponieważ to jest takie miejsce, czy w założeniu to było miejsce pewnego przenikania się tej nowoczesności jednak z tradycją, ponieważ mamy przecież ulicę Chmielną, która wypada na ten pasaż, prawda? Ulica Chmielna to też jest kolejny punkt, o którym można dyskutować, jak w gruncie rzeczy ulica w centrum miasta, prestiżowa, a przynajmniej chcąca za taką uchodzić, no nie jest w stanie się określić to do dnia dzisiejszego. I ten punkt styku ulicy Chmielnej, gdzie w latach 90. mamy puste lokale, lokale bardzo niskiej kategorii, jakieś malutkie cukiernie, malutkie, prywatne, ale tak, padające, to się zmienia, najemcy się zmieniają tam tak, co chwilę z wysokim czynszem, co też jest absurdem. Tam w 95 roku i to miał być taki gest otwierający te przestrzeń. Zrobiono depta, prawda? Po którym cały czas, tak jak zresztą do dzisiaj jeżdżą samochody, w związku z tym sensowność tego deptaka właściwie jest dyskusyjna. I ten punkt styku, o którym mówiłeś, gdzie straszy szkielet pawilonu, lodziarni, na zapleczu którego pojawiła się Biedronka, co oczywiście nie jest niczym złym, natomiast pokazuje jednak, że to miejsce, które w założeniu jest prestiżowym, centralnym miejscem, no stopień degradacji tego, mam wrażenie, który nastąpił właśnie na przełomie lat 90. i 2000 jest tak wielki, że ta rewitalizacja, tak zwana rewitalizacja, która miała być remedium na to wszystko, utrwaliła to tylko. No bo nie ma żadnej całości. Każdy budynek ma innych użytkowników. Ci użytkownicy mają różne interesy, nie uzgadniają tych interesów. Nie ma ochrony ściany wschodniej, ani jako całości, ani nawet poszczególnych jej obiektów. No ostatnio to się zmienia, to widać przy okazji no takiej dość kosmetycznej, ale jednak rearanżacji dawnego kina Relax, gdzie się te elementy próbuje pokazywać, ratować. Jest ich tam stosunkowo najwięcej. Tam znaleźliśmy przecież na ścianach pokrytych liszajami takie dosyć ciekawe elementy mozaikowe, pokryte emalią różnego rodzaju, która do dzisiaj błyszczy. To było takie założenie, że to miało błyszczeć w słońcu i miało się mienić. Miał być taki typowy też dla późnego modernizmu kontrast faktur, betonu, jakiejś ceramiki, elementów matowych. Taki wręcz brutalistyczny jest tak, ten budynek. I on jest bardzo interesujący, chociaż każdy, kto go dzisiaj obejdzie, może być przede wszystkim przerażony tym, w jakim on jest stanie. Tylko front jeszcze prezentuje się w miarę przyzwoicie, natomiast boki są pożałowania godne. I pytanie, czy jakaś wola, pytanie czyja, uspójnienia tej całości, stworzenia tam znowu ściany wschodniej jako całości jest w ogóle możliwa. Jest możliwa do wyobrażenia. O tym przenikaniu się wydaje mi się, że warto to traktować jako pewien fenomen także PRL, ponieważ bardzo prestiżowy zespół usługowo-handlowy w całości objęty przez państwo, bo to są wszystko podmioty no, spółdzielcze i państwowe, ale kontrolowane przez państwo, styka się z ulicą Chmielną, która jest ulicą prywatnej inicjatywy. I idąc tą Chmielną w latach 70., mijając te niezliczone maleńkie sklepiki, pracownie futrzarskie, pracownie parasoli, pracownie czapek, pracownie gorseciarskie, człowiek wchodzi płynnie nagle w tę ścianę wschodnią, która mu pokazuje handel uspołeczniony. To też było takie założenie, żeby pokazać kontrast. Patrzcie, te maleńkie sklepiczki należące do dnia wczorajszego, jakieś tam reminiscencje Warszawy międzywojennej z orkiestrą z Chmielnej, która tam grała przecież na tej ulicy i nagle ogromne powierzchnie domów towarowych, które były całością, to znaczy domy towarowe były projektowane jako wielkopowierzchniowe obiekty stanowiące otwartą wewnętrzną przestrzeń, prawda? To się potem tak, zmienia. Tak, one były połączone, rzeczywiście tak, można było one były przechodzić. Połączone i te przestrzenie były zakomponowane jako całość. I później to, co się dzieje już w latach 80. i potem w latach 90. do pewnego momentu, czyli dzielenie tej przestrzeni, wstawianie
stoisk, mnożenie stoisk, stoiska prywatne, stoiska jeszcze ciągle firm państwowych czy spółdzielczych, konkurujące z tymi prywatnymi, tworzy się chaos, tworzy się taki typowy dla postkomunizmu gąszcz, który ma odpowiednik w tysiącach straganów, które stały przed domami towarowymi. Przecież od jednej strony ściany do drugiej to był w pewnych okresach czasu, w latach 90. nieprzerwany ciąg straganów. Ze wszystkim, od patelni i biustonoszy po książki. Tak, no tutaj też w miejscu styku Chmielnej i tego pasażu był przecież pawilon Mody Polskiej. To w założeniu miała być jedna wielka witryna. Przecież tam między tymi kwietnikami, o których mówiłeś, były takie przeszklone witryny, gabloty takie, w których stały manekiny prezentujące nowoczesne kreacje. To rozumiem, że to miał być kontrast do tych kapeluszników ulicy Chmielnej, którzy w swoich oficynach. No ale to jak wszystko dość szybko przeminęło. Natomiast też lata 90. i lata 2000 to jest w przypadku Ściany Wschodniej ciekawy przyczynek do dyskusji o prywatyzacji. Te domy zostają sprzedane. W pewnym momencie powstaje tam Galeria Centrum. Nie wiem, czy pamiętasz, tak, taki sklep, który był wielobranżowym takim domem handlowym, głównie odzieżowym, który też znika nagle. Mamy tam Empik, czy mieliśmy tam przez długi czas Empik, który był od początku chyba największym. Tak. Wydaje mi się, że największym Empikiem w momencie, bo on otwarty w 69 roku, początkowo był dość niewielki, zajmował tylko parter, natomiast w okresie ekspansji na początku XXI wieku zajmował, zdaje się, trzy kondygnacje. Co też pokazuje, dzisiaj jest chyba sprowadzony do jednej znowu, jeżeli się dzisiaj nie mylę. Dzisiaj go już nie ma. Czy nie ma już go w ogóle? No tak. Więc to się ciągle płynnie zmienia, co jest naturalne. Ja bym tego z zasady nie krytykował. Miasto zmienia, jego mieszkańcy, jego użytkownicy zmieniają swoje potrzeby. To jest naturalne. Natomiast te potrzeby powinny być jakoś uzgadniane z czymś, co można by nazwać opinią publiczną odnoszącą się do przestrzeni wspólnej. Przestrzeń wspólna jest wartością, jak głosi slogan naszego Instytutu, i ona naprawdę nią jest. Dlatego powinna być traktowana jako wartość publiczna i podlegać ochronie, a przede wszystkim opiece i zainteresowaniu, niekoniecznie nawet podmiotów formalnych, czyli instytucji konserwatora czy innych biur, tylko opinii publicznej. Jeśli opinia publiczna nie interesuje się losem przestrzeni, która ją otacza, nie wytwarza nacisku, wtedy ta przestrzeń się degraduje. Ten nacisk opinii publicznej pozwolił w ostatnich latach ochronić niektóre elementy modernizmu warszawskiego czy polskiego. I tutaj na ścianie wschodniej mamy dwa przykłady. Jeden to jest rotunda. Chciałem przypomnieć, że x lat temu istniał projekt jej wyburzenia i postawienia tam wieżowca. A drugi to jest ten nieszczęsny pawilon Zodiak, który przez lata był użytkowany tylko częściowo z tym martwym tarasem, a który dzisiaj jest pawilonem ekspozycyjno-dyskusyjnym pod patronatem SARP-u, czyli Stowarzyszenia Architektów. I myślę, że to są dwa bardzo wartościowe przykłady. Rotunda, można dyskutować nad jej kształtem i odtworzeniem, bo wydaje mi się, że on dosyć jest jednak daleki od pierwotnego. Natomiast Zodiak jest znakomitym przykładem tego, jak można w gruncie rzeczy odbudować zabytek, to znaczy odbudować tym razem nie Zamek Królewski, nie coś, co zniszczyli Niemcy, tylko coś, cośmy sami zniszczyli jako społeczeństwo. I teraz potrafimy drogą właśnie debaty, nacisku, zainteresowania publicznego to odtworzyć. Pytanie, czy to jest jednostkowy przykład pozytywny, czy rzeczywiście... Czy trend. Czy ten trend się utrzyma? Tak. Wspomniałeś już, że nasz instytut przygotowuje wystawę monograficzną poświęconą twórczości, czy osobie i twórczości Zbigniewa Karpińskiego i Ściany Wschodniej, która to wystawa będzie prezentowana właśnie w pawilonie Zodiak, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Ona będzie miała swoje otwarcie jesienią tego roku, jeżeli oczywiście warunki to jest pozwolą. Jeszcze inna sprawa, dlatego prawda? Nie będziemy tutaj na konkretny dzień zapraszać, ale warto mieć to na uwadze. I cóż, podsumowując, skrytykowaliśmy Ścianę Wschodnią i jej stan dzisiejszy. Ja również mam pewien zarzut już taki prywatny wobec Ściany Wschodniej, że ona miała być odpowiedzią
na ten socrealizm Pałacu Kultury, który był no, takim symbolem pobłądzenia architektonicznego. Mam wrażenie, że ta ściana wschodnia jako kontrapunkt nadal stanowi problem dla zagospodarowania tej części Warszawy, bo z kolei to, co mamy naprzeciwko ściany wschodniej, a właściwie to, czego nie mamy do dzisiaj przez tyle lat, w latach 70., 80., już wtedy ten problem był żywy. Co zrobić z tym placem Defilad? No, on był parkingiem gigantycznym. Nadal jest olbrzymim parkingiem. No teraz mamy realizację tego pawilonu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który rozumiem, że ma być w takiej skali utrzymany jak właśnie biurowce ściany wschodniej. No ale dopóki to nie zostanie ukończone, to trudno to oceniać. Ale mam wrażenie, że nadal nie ma pomysłu na tę część miasta i to, o czym mówiłeś, ten chaos, który tam ma miejsce. Jeszcze dom, musimy wspomnieć o budynku PKO, czyli znanym pod nazwą domu pod sedesami, który został wkomponowany, no bo on był wcześniej w założenie tej ściany wschodniej. To jest właściwie budynek, który absolutnie wyłamuje się w obecnej formie z jakichkolwiek koncepcji. On po prostu tam stoi, jest obłożony, ciężko powiedzieć czym, takim pomarańczowym kamieniem. On został tak obłożony w latach 90. Kompletnie to nie pasuje do tych lekkich, przeszklonych. No właściwie od początku nie pasował, bo to jest ciekawy relikt z wielu powodów, prawda? To jest dawny budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego Rosja. Niesłychanie rozbuchany przykład takiego eklektyzmu w architekturze przełomu XIX-XX wieku w Warszawie. Jeden z najbardziej imponujących budynków ulicy Marszałkowskiej przed wojną. Potwornie zniszczony w okresie Powstania Warszawskiego i później. I na jego zachowanym szkielecie Bohdan Lachert zaprojektował taki dziwny brązowy, obłożony takimi ceramicznymi kształtkami, które niektórym przypominały deski sedesowe i dlatego go przezwano domem pod sedesami złośliwie. Zresztą Lachert, o którym kiedyś może jeszcze porozmawiamy, więcej miał pecha, bo a to zaprojektował dom pod sedesami, a to dom pod biustonoszami. W każdym razie ten budynek był traktowany przez parę lat, pod koniec lat 40. jako wzorcowy dla odbudowy tego rejonu Warszawy. Nie ma to nic wspólnego z socrealizmem wtedy. W związku z tym nie jest to kontynuowane jako koncepcja. Ani kolor, ani kształty, ani sposoby okładania ścian, ani proporcje. Nic nie zostało później naśladowane. No ale ten budynek stał. W związku z tym ściana wschodnia jak gdyby go z dwóch stron opłynęła. I ale on nie wchłonęła. Był takim zębem, tak, był takim obcym elementem, dziwnym dla postronnych, niezrozumiałym, bardzo interesującym moim zdaniem jako kontrast, bo tu mamy szklane ściany domów towarowych i okładziny aluminiowe domu towarowego Sezam, a między nimi budynek obłożony ceramicznie, brązową ceramiką, zupełnie inny w duchu, no tylko że niestety znowu. W latach 90. postanowiono obedrzeć ten budynek z tego, co Lachert sobie wymyślił i zaprojektował, no i zastąpić to tanimi materiałami syntetycznymi i metalem w duchu epoki. Być może będzie to też zabytek tej epoki za jakiś czas. No ale mamy do czynienia z kolejnym zaprzepaszczeniem, to znaczy z brutalnym potraktowaniem istniejącego budynku i myśli projektowej, która za nim stała. I takim surogatem właściwie, który ma naśladować to, co było, ale nie w pełni, trochę nie pasuje do niczego wokół, ale za to ma się błyszczeć i ma z daleka pokazywać, że instytucja, która w tym budynku istnieje, jest bogata. Ściana wschodnia, dzieło zespołu, którym kierował Karpiński, jeszcze wciąż widoczny element modernistycznej zabudowy Warszawy. Mało zrozumiały, mało zrozumiany, bardzo przebudowany, chaotyczny dzisiaj fragment Warszawy. Opowiadamy o nim z nadzieją, że może pewnego dnia odrodzi się w swoich pierwotnych kształtach, ale nadzieja ta jest bardzo mała. Dziękujemy.